Witam Was, tutaj z tej strony Wasz Case. Jedziemy z tym koksem, jak widzicie, troszeczkę inny ekran sobie zrobiłem. To nieważne, to po prostu w ustawieniach się wszystko robi. Kontynuujemy nasz let's play z... sorry, przeciągałem się. Z The Aether Mod. Wow, przeci się lekko. Jesteście pewnie ciekawi, dlaczego zawsze tutaj rozpoczynam, a raczej dopiero teraz zacząłem. Ajajajaj, dźwięki. Nie cierpi ich. Są głośne jak chuj. Zaczynam z tego powodu tutaj, że jak zapisuję w świecie niebo, to czasami mi się coś jakby jebie. I wtedy nie mogę... Nie zapisuje mi się to z powrotem. Dobra. Idziemy dalej z tym koksiem. Dobra. Dzisiaj się wybierzemy chyba na tamte dwie wyspy. Znaczy wyspy, kurczę. To są te świątynie, tak je nazywałem. Ale przed tym musimy sobie zrobić skrzynkę. Pozbieramy sobie trochę drewna, poczekajcie, podłożę lekko, ok. O. To mam nadzieję, że to jest zwykłe drewno, bo zapoznałem się z kilkoma recepturami craftingu. Już zapomniałem w ogóle, co jak się robi. Czy taka słabo wyczulona? Tak strasznie. No dobra, nieważne. To są czarodziejskie deski. Z nich się nie robi chyba czarodziejskiego. No właśnie, nie robi się czarodziejskiego craftinga. Ale tam. Boję się tych ptasiorów, bo one tak strzelają. O nie, i właśnie tu chodzą. Tragedia. Jeszcze mała pała. Właśnie, tak mowa o ptasiorach. Jeden z użytkowników się pytał, czy pamiętam. Znaczy, pytał się, czy jak je oswoić, czy pamiętam. To od razu mówię, że chyba pamiętam. Trzeba było zrobić inkubator chyba, czyli takie coś do wykluwania jajek. Jak już je wyklułeś, to wtedy mogłeś je dokarmiać takimi kwiatkami, które sobie latają tak lekko nad ziemią. Takie fioletowe chyba były. I z nich się daje to, co z nich wypada. Chyba to są płatki, nie wiem co to jest. Nektar. Kto wie? O, lol, patrzcie. Musiał mi chyba z prezentu wypaść. O, fajne, candy. Candy sword, yeah. Ciekawe, czy jest dobry. I czemu nie mogę tego wciągnąć? A nie, poczekajcie. To z liści wy... Nie, sadzonka chyba spadła. Okej, dziwne. Już widzieliście, że zbierałem ten kawałek drewna. To co to? Z krzaczków wypada drewno? Nie wiem. Jeżeli to Bóg, to nawet tam sprzyja. Okej. Robiło się coś w ten sposób. Kurwa. Wiedziałem. No, wiedziałem, żeś mi nie dają spokoju nawet na... No, czego chcesz? Musimy zrobić pierw kilka torczy z tutejszych patyków. Że mamy nawet dużo. To se... Nie ma czterech z tego? Jest tylko dwa? O jeny. Trochę żydzą, ale dobra. Tak. Zaraz mnie zepchnie. Tak. Albo i nie. I szybko, bo zaraz będzie źle. Nie no, zauważymy kilka receptur i zaraz mi się myli. To jest taki bajer, który robi nam kostki lodu.
Bierzemy trochę wody, ale nie wiem skąd wziąć. Poczekajcie, gdzieś tu była woda. No nie, no, candy zobaczymy, czy jest dobry. Ja jest. Myślałem, że zawsze trafia. A to z niego cukierki. Nie, poczekajcie. Albo to z niego cukierki wypadają, albo to nam. Albo po prostu się bijąc nim, cukiery nam wypadają. Ciekawe, czy one. Można z nich zrobić następny miecz. Fajnie by było. Patrzcie, Enderman był. Nie, no, kiedy jest. No, nie zauważyłem jeszcze, więc idziemy. W ogóle albo ten śnieg znika, albo tak po prostu opadł tandetnie. Okej, jest tragedia, jak ja nie cierpię, kiedy pada. A wody tutaj nigdzie nie ma. Chciałem wam tak pokazać to, no. No super. O, patrzcie. Au, au, au. Au, au, au. Au. Tu są te kwiatki. Patrzcie, to tak to wygląda. No. Kolo, gdzie jesteś? No kurna. Jakie to jest chamskie. Wszyscy atakują w grupie. Okej, okay, mamy nadzieję, że to jestem bezpieczny. Poczekajmy chwilę. Tam lata ten ptasiak. Albo ten candy jest jakiś dziwny, albo nie wiem. Widzieliście, że przed chwilą liścia zdobyłem. O, tu jest ten mały. Coś jeszcze tu chodzi. Tutaj. O, ty mała pałko. Myślę, że cię nie zauważę. Ciekawe, czy ich pióra są jakieś magiczne. Dobra, nieważne. Te kwiatki są właśnie do karmienia tych małych. Kurna! Skąd mnie atakuje? To te kwiaty mnie atakują? To te kwiaty! Kiedyś nie atakowały. A to takie buty. Jeszcze mała pałka, no. No musieliście mi wybaczyć to, ale no to jest trochę dziwne, że kwiaty strzelają we mnie z łuku czy z plujek trujących. Wow! Fog! 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 Przez tą trutkę nie mogę. Nawet w powietrzu mi tu manewruje. Deadne, deadne jak nic. Jeszcze jedno spotkanie z tymi ptakami głupimi. O! Będzie źle. Dobra. Jednak nie pójdziemy sobie dzisiaj po wodę, bo nie mam jak. Chyba, żebym poszedł do zwykłego świata, ale. No nie, biegniemy. On tak biegnie, wolno? No super! Ta, jeszcze mi ścigają, ta, jasne, no. Kurczę, ptasiory, jakieś zesrane. No nie, no. Ale to są gnoje. I co ja mam teraz zrobić? Łuk by się przydał, na pewno. Odejdźcie. Gdzie jesteście? No dobra, poszły sobie jednakże. Jakieś to uparte zwierzęta. Dobra, musimy sobie zrobić tutaj tutejszy piekarnik, który chyba naprawiał rzeczy. I zaraz denę. Szybko, żrej coś. Żrej, nie gaderko. Ech, tutejszy piekarnik się robi tak jak nasz, tylko że pochodnie w środku. Chyba. No, dobra. Kurczę, zapomniałem, to też nie jest piekarnik. To jest właśnie inkubator. Wkłada się tu jajko. Nie, tu się wkłada jajko, a tutaj coś do przepalania jajka. Chyba właśnie to. Co dzisiaj wam nic nie pokażę?
jakoś tak tandetnie. Poczekajcie, pójdę jednak po te wiaderko z wodą. Ile mamy czasu? I... Wiecie co, nie wiem. Nie, już wiem. Nie, to mamy mało czasu i nie będę zajmował się takimi rzeczami. To jest bardzo ważne. O, nawet możecie sobie nazwę sprawdzić. Arhol Part. Ujmujemy miecz i idziemy. Kurczę. Musimy przebić się przez te ptasiory do tych chmur wielkich, które tam są. Wy pewnie ich nie widzicie, bo jest zmniejszone. O nie, o nie, o nie, a nie, nie traficie mnie, nie możecie. No fuck. To was zabije. To jeszcze mogę. Będę okrutny. Ta, jeszcze. W ogóle, co one się tak rozmnażają strasznie? Kiedyś tak ich dużo nie było. Spadaj, murunie. Jeszcze mnie ściągnij. Gdzie jesteś? Na serio, sobie muszę łuk zrobić. Wiem, że tu można wydropić łuk w ogóle z bossa, taki fajny, ognisty, ale... Zanim ja do niego dojdę, to kur... No. Nie, nad krawędzią nie stoimy. O, super. O, ta żółte chmury, z tych żółtych chmur... W ogóle tak. Takie sprostowanie może. Powinniśmy sobie zrobić taki mały bajer, żebyśmy nie stracili życia. No nie! Wal się gnoju! Jak ja ich nie cierpię? Co to w ogóle jest? Jakiś kurwa zasrany ptak dodo strzelający strzałami. No, odmulisz się w końcu. Długo jeszcze. Kurwa. Bydlun. Dobra. Musimy sobie wziąć ze 4 chmurki i zrobić taki bajer. Mam nadzieję, że to działa. Jest, działa. Dobra. Jeszcze pamiętam ze starej wersji, że robiąc taką chmurkę, mamy jednorazowe niedotknięcie, jeżeli spadniemy. Będziemy po prostu zlatywać z chmurki. Dobra, ja trzymam tutaj ciągle shift, bo mogą się tutaj czaić te podgasty. Podgast. Zła nazwa. Nie będę jakiś schludny z tymi mostkami. Zrobię je z tutejszego Didirta. Z tych złotych chmurek wiem, że się robi dużo lepsze chmurki i one się zużywają, a nie idą od razu na raz. Jak jedzenie na przykład. Albo strzała. Nie no, strzały można zabrać. Okej, okay, możemy już zaraz dojść. Jeszcze tak szybko spenetrujmy teren, czy nic się nie czai na nas, nie czai się, dobrze? Czemu to ciągle pada? Okej. Okay. Ach. Manewrujemy sobie w chmurkach. Wybaczcie, teraz będę miał pewnie lekkie cięcie, bo idę do tych dwóch świątyń i mi się generuje wszystko. Mam nadzieję, że aniołki są nadal miło nastawione na mnie. W sensie ogólnie miło nastawione. Kiedyś były, a jeżeli to się zmieniło, to może być nie za ciekawie. O jest. To jest tył świątyni. Dobra, przejdziemy się. Ja dzisiaj pozbieram na pewno to. Tak, tak, to, na co teraz patrzycie. Tego jest od pytonga i to jest bardzo fajny materiał. Ale lepiej wejdziemy sobie do środka, do tego dungeona, nie wiem. No właśnie, to jest wyjście od tylca. Ech. Dobra. Mamy torcze, mamy. Widzicie, jaki ja jestem przezorny? Przezorny jestem, że... O chuj. I zróbmy sobie trochę więcej tarcia, bo tu jak widać żydzą nam. Dobra, ja od razu mówię, że chyba się nie dało wykopywać. No właśnie, to jest taki częste
pokazanie, że nie wolno czegoś brać z dungeona. Prawie. Czemu tego nie mogę wciągnąć? Lol, na te itemy nie, trzeba, nie działa ten. Shift i prawy. A, jakiś chyba bug. Jest. To jest bardzo... raczej bardzo. To jest po prostu lepszy kill-off tego świata, ale jego użyjemy w pewnym celu. Nie powiem jeszcze jakim. Pewnie większość z was się już domyśla jakim. Ale... O! Właśnie, zapomniałem nadpomnieć takiej małej rzeczy, że są tutaj oszukane skrzyneczki, które... O! Wyrzucają widocznie też te cukierki. To w ogóle chyba tylko ten świąteczny patch tu daje. Te skrzynki... Dobra, ona się zabije. Jakim cudem ten ptak musi mi nawet wchodzić w takie miejsce jak dungeon? No w ogóle to już jest lekka przesada. Okej. Aż ty! Myślałem, że jak się je walnie mieczem, to już od razu wstaną, a to proszę bardzo. Nie da się tak w chuja zrobić. Jestem jeszcze zdziwiony, że żaden anioł mi nie wyskoczył tak. O, no właśnie. Kiedyś się tak tego przestraszyłem. Okej, jak widzicie, zbieram strzały itp. i tak dalej, ale zaraz mi się przypełni ekwipunek i się wkurzy. A ja wiem, że ten dungeon nie jest wcale taki mały, więc szybko sobie zejdźmy na sam dół. I przed wejściem postawmy sobie skrzynię. Podwójną najlepiej. I porzucajmy wszystkie rzeczy, jakie mamy. Dobra. Pierw załóżmy to, co jest na pewno lepsze niż nasze. No akurat nam się dopełnił set. Wyglądamy trochę dziwnie, jakbyśmy mieli rajstopy. W ogóle te rękawiczki nie wyglądają tak samo jak reszta stroju. Można powiedzieć z setu. Chmurkę zostawimy na pewno. Kill-off nie, to też nie. Papu zostawimy. Torcze weźmiemy. Okej. Myślę, że mamy teraz wszystko, co najważniejsze i możemy iść sobie na ten dungeon. Ach, stare dobre czasy. Chodzenie po dungeonach i tak dalej, nie? Okej. Jest. Blue Moss Ed. Dobra, będziemy mieli teraz białego ptaszka. No widzicie? Nie działa. Będziemy mieli teraz białego ptaszka, jeżeli włożymy to jajko do inkubatora. I oczywiście będziemy... regularnie podkładać ambrozjum, węgiel. O, no taki... O, no, co to miało być? Super, więcej kilofów. Się to na pewno przyda. Po co robić kilofy, jeżeli można sobie znaleźć, tak? Tylko niepokoi mnie pewna mała rzecz. Jeszcze żadnej broni nie wydropiłem. A wiem, że wojenny. A wiem, że to też jest normalne znaleźć broń w dungeonie. Właśnie, to jest trochę głupi. Nie wiem, czy to jest bug, czy tak miało być, że jeżeli otworzysz dwie skrzynki koło siebie, to one się nie nienawidzą strasznie. A nam jest to takie neutralne, prawdę mówiąc. No dobra. Drugie dwie skrzynki, zgadnijcie, co się stanie. Ja już podejrzewam, co? Albo i nie. O! Co tam? Też chciałeś popatrzeć? Fajna walka, nie? Obstawiam tu skrzynkę, a ty? Zejście w dół. Gdzie się tak wybijasz? Twarde nawet te skrzynki, nie? No jak widzicie, mamy pecha. Jak już widzę dwie skrzynki koło siebie, to wiem, co będzie, bo to jest już tak dosyć normalne. O, patrzcie, zabiły się nawzajem.
co dwie skrzynki do siebie, to zawsze one będą dzikie. O, kolejne jajko. Ale wolałbym broń, wiecie co? I to dużo. No co z tego, że będę sobie latał na... No... Co z tego, że będę sobie na nich latał, ale... się obronić nie mogę. Tam byłem, tu byłem. Tu na dole byłem. Tu nie byłem. Okej. Zejdźmy sobie jakoś dosyć normalną drogą. Czy coś tutaj jest schowane? Nie, nie schowali nic, patrzcie. I tu powinna być sala tronowa, no właśnie. Kicha. Za zabicie bossa, czyli tego kolesia ze złotym mieczem, jest coś. Jest coś, tylko że niestety trzeba go zabić lancą chyba. Lanca. No, chyba tak. Patrzcie, nawet ten dźwięk jest nadarza. Jeżeli jesteś ciemno, to tak piszczy. Tak strasznie, jak z horroru. Nie lubię tego. Tu jeszcze ujdzie, bo tutaj otaczają mnie koledzy. No kurczę. Nie bądźcie tacy natrętni. Nie wiem, czy to od tego zależy, że już tutaj długo chodzę, ale się strasznie poprzyklejali tutaj do mnie. Dobra. Wejdźmy może sobie już od razu do drugiego. Mamy jeszcze chyba trochę czasu. Ale nie mam materiału oczywiście do wejścia tam, ale dobra. Skołuję się. Albo chyba po chmurkach mogę dojść. Zwaliłby mnie. Wow, fucking shiten. Tu se wejdźmy. Haha, chmurki to miękczą, więc bardzo fajnie. Oni też widzę, że chodzą sobie po chmurkach. Nie no, bardzo fajne wejście. Mam nadzieję, że wejście jest tutaj, bo czasu mamy tak... No kurczę, czasu mamy tak nie za fajnie dużo. Parkour. Po chmurach. No, zjem niemniamy coś. I jedziemy dalej. Ha. Ech, te ciemności średniowiecza. Jak ja je kocham. No i nie wiem, co to jest. Kiedyś główkowałem, patrząc na crafting, jak się to robi. I teraz już wiem, jak się to robi. To się zdobywa. Nie no, może się to jakoś robi, ale... No i super. Dobra, chwila. Nie wychodźcie z ringu. Darmowe chesty. Każdy je kocha. To jest już dno. Nie, teraz też przesadzają. Czy widzicie w ogóle, co oni mi robią? Nie chcą mi dać żadnej fajnej broni. A na pewno jakieś podochodziły. Jak mi nic nie dadzą, to się wkurzę i wejdę na kreatyw. Chcę sprawdzać, czy co tam dodali nowego. Bo tak to się nigdy nie dowie. Spadaj, gnoju. Widzisz, że jestem w złym humorze. Kupa. Ten w stanie. Ten też w stanie. Jestem wróżbita. To jest jako wróżka. No, w końcu. Nareszcie coś ciekawego. Raczej z tego, co wiem, to nic tam nie dodaje. Musimy... Nie widać go. Chyba. Nie widać. Musimy go pierwszy jakoś obrobić. Chyba były dwa sposoby, żeby go obrobić. Czyli zostawiamy go zwykłego. Obrabiamy go na lodowy naszyjnik. Lub obrabiamy go na diamentowy, ten co mam taki kilof. To takiego koloru byłby i dawałby mi chyba defensa więcej. I myślę, że chyba postawimy to na defensa, jak myślicie. No chyba to byłoby najlepsze. Jeszcze dzisiaj poczytam sobie na wiki, bo jak już mam coś, no to wolę się dowiedzieć,
czy nie zjebie tego. Na lodowy by dawało nam chodzenie po lodzie, z tego co się doczytałem, bo mam strasznie strasznie słabego tłumacza na przeglądarce. Schodziliśmy. To on tak zawsze tłumaczy mi, że tak zajebiście, że nawet moje pomyłki słowne się z nimi nie równają. Wiecie, czasami się mylę po prostu. Musicie mi wybaczyć, moja polszczyzna nie jest najlepsza. No i weźcie się, walcie. Szkoda, że przynajmniej nie wypadają z... kurczę, dzikusie. Szkoda, że w ogóle z nich nie wypadają te rzeczy, które by miały być w nich. O, właśnie takie coś. Właśnie muszę wam pokazywać nawet. Tylko akurat nie wiem, czy to się też robi tak jak lodowy naszyjnik, ale ważne, że mamy. I to nam powinno dodawać stręża, a raczej może nie stręża, tylko wytrzymałość. Jeszcze dzisiaj poczytam. Spokojnie. Dobra, oni się nie dobijają. Ale ja widzę, że będę musiał kończyć. Nieładnie. To ja muszę szybko obejść to. Oczywiście czas mnie pogania. Szkoda, że nie widać tutaj, ile zabiera ten miecz. Nie ma takich stat. Ej, no kurna. Ludzie. Wiecie co? Może jeszcze będziemy mogli zdobyć cały set z tego kryształu. Diamentu, przepraszam. Okej. Okay. A patrzcie, on się tu jeszcze czaił. Dobra. A, jeszcze tutaj. Jeden. Idę tak w pośpiechu i teraz jeszcze ominę coś. Coś będzie ciekawego, nie wiem. Dobra, ja już tu wiem, co się stanie. Dobra, pomogę wam szybko się podobijać. Nie. Wy się macie być przeciwko sobie. Candy. No i kolejna sala tronowa, w której chmura sobie wlazła. Coś w tym tronie było, pamiętam. Chyba tylko wełna, ale zawsze coś. O, wiem co się z tego robiło, z tej chmurki. Ale to już w następnym odcinku. A więc subskrybujcie, dawajcie okejki i dorobionych, no i epickie. Yo.